O mamo, otrzyj oczy. Z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz lwów. Ci, którzy spoczywają na tym cmentarzu, cmentarzu obrońców Lwowa, nie zadawali 100 lat temu pytań, po co i dlaczego. Jedyna ich rozterka to była ta wyrażona w wierszu przytoczonym, w wierszu Artura Hoffmana, że tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal, bo odchodzę. Dziś w Zadwórzu zbudowaliśmy wspólnotę pamięci, pamięci i wdzięczności w stosunku do tych, którzy odważyli się zaryzykować i poświęcić swoje życie, aby Polska była wolna, aby obronić świat wartości, który wtedy był zagrożony nawałą bolszewicką. Ale też jesteśmy świadkami dzisiaj w Zadwórzu wydarzenia historycznego, bo po raz pierwszy w powojennych dziejach Polski i Ukrainy jest tu obecna kompania Wojska Polskiego. Odczytany był apel poległych, wybrzmiała salwa honorowa. Po raz pierwszy jest tak wielu rodaków z różnych zakątków i Polski, i Ukrainy. Są przedstawiciele władz ukraińskich. To dobrze, bo Zadwórze i tradycja Zadwórza wychowało całe pokolenie walczących w czasie II wojny światowej. Oni, weterani walk o niepodległość, którzy przyjechali też w tym roku, wychowali się na historii, na legendzie tego miejsca, na legendzie polskich Termopil. My musimy Zadwórze przypominać nie tylko nam, ale i światu. Tutaj obroniona została cywilizacja łacińska. Tutaj obroniony został świat wartości, który podeptać chcieli bolszewicy. Jesteśmy wdzięczni tym młodym ponad 300 żołnierzom, że nie szczędzili swojego życia, abyśmy byli wolni. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Zadwórza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby w 98. rocznicę bitwy pod Zadwórzem złożyć hołd spoczywającym tutaj bohaterskim rodakom. Było ich 300, a odpierali atak kilkutysięcznego korpusu kawalerskiego bolszewickiego i walczyli do końca. Ich dowódca, kapitan Zajączkowski, ostatni rozkaz, jaki im wydał, do ostatniego ładunku. Dobry oficer nigdy nie zostawia swoich żołnierzy. On walczył z nimi do końca i zginął razem z nimi. Nie chciał, on wiedział, że i tak czeka go śmierć, i to śmierć okrutna, ponieważ bolszewicy tutaj nie brali nikogo do niewoli, tylko mordowali wszystkich. Gdy nie było, zabrakło im już nabojów, mordowali, rozcinali pikami, szablami. I zresztą zginęło ich tu, poległo ponad 300, a udało się zidentyfikować tylko 8 ciał. To pokazuje, z jakim barbarzyństwem mieliśmy do czynienia. Oni doskonale wiedzieli i dowódca wybrał śmierć taką ostatnią kulę, zostawiając dla siebie. Wzór żołnierza nie ulega wątpliwości. W 1920 roku Polska została zaatakowana przez bolszewików, zdeterminowanych zniszczyć młodą polską państwowość i po zgliszczach naszego kraju ruszyć na zachód Europy ze swoimi komunistycznymi hasłami. Bezwzględny najeźdźca nie docenił jednak siły polskiego pragnienia niepodległości. Nie wiedział, jak bardzo jesteśmy zjednoczeni i solidarni. Nie rozumiał, jaką wartością są dla nas honor i wolność. Walki tutaj pod Zadwórzem obroniły nie tylko Lwów, ale i zmieniły kierunek uderzenia armii Frontu Południowego bolszewickiego, który miał pójść przez Przełęcz na Bałkany. Budionny zawrócił na północ, dopadli go nasi pod Komarowem, ale tutaj było to zderzenie, jakie nastąpiło między przypadkowym zresztą patrolem 330 żołnierzy kapitana Zajączkowskiego z
z grupy Lwowiaków, tych, którzy szli na pomoc Lwowu w 18 roku i którzy tutaj przebywali i już 16 sierpnia zostali wieczorem ostrzelani, a następnego dnia przez cały dzień trwały walki, bowiem tutaj była dywizja, cała dywizja skupiona z armii Budionnego. Nasi chłopcy zostali otoczeni i w pobliżu budynku dłużnika stoczyli ostatni bój. To jest bój na bagnety i kolby, dlatego że zabrakło im amunicji. Wcześniej zbierali amunicję poległym i rannym po to, żeby móc się jeszcze bronić. Jesteśmy w miejscu szczególnym, bo tutaj poległ kwiat młodzieży lwowskiej. Możemy sobie wyobrazić, co działo się w wielu sercach, zwłaszcza ludzi młodych, którzy z taką nadzieją, radością witali odzyskanie niepodległości. I niedługo potem musieli znowu wybierać, czy stanąć do walki, czy poddać się. Gdyby tu zostali pokonani, gdyby Budionny poszedł dalej, nie wiemy, czy dzisiaj świętowalibyśmy w tym miejscu, czy byłaby niepodległa Polska. Otoczeni przez wroga polscy żołnierze nie poddali się nawet wtedy, kiedy zabrakło amunicji. Zdziesiątkowani walczyli do końca na kolby i bagnety. Opór Polaków pozwolił pozostałym oddziałom na bezpieczne wycofanie się i przygotowanie pozycji obronnych pod Lwowem, zapisując się w księdze chwały oręża polskiego. Dziękujemy naszym kombatantom, którzy podjęli trud przyjazdu tutaj na ziemię lwowską, aby się ukłonić w tym miejscu, przy tym zadłużańskim kurhanie, tym młodym lwowiakom, który w dramatycznych wydarzeniach sierpnia 1920 roku nie pożałowali najważniejszego, co mieli, własnego życia. W 1941 roku wstąpiłem do Wojska Polskiego formowanego na terenie Związku Radzieckiego do 10. Dywizji. I znowu się dobrze złożyło, że z wszystkich 10 dywizji myśmy pierwsi wyjechali za granicę, a ci, którzy byli próbowani wcześniej, musieli, a nawet zostało, część ich została. No i później przez Iran, przez Irak, Palestynę, Egipt do Włoch i tam zaczęliśmy bitwę pod Monte Cassino. Jestem dumny, że jestem Polakiem i że są tacy Polacy jak ci, którzy leżą, śpią snem wiecznym tu pod tą ziemią.